7. Pokażę panu. Ustawa 447, ona nie zobowiązuje żadnego państwa do oddania mienia bez spadkowego, czyli jeśli nie ma spadkowego. Ustawa mówi o tym, że kongres uchwalił, że rząd Stanów Zjednoczonych ma pomagać odzyskiwać własność po Holokauście dla osób czy dla ludzi, którzy ponieśli określoną krzywdę wobec działania Holokaustu. I tylko tyle. Nie. I nie ma żadnych tam przepisów, nie. Że Polska musi oddać. Nie, to najwyraźniej nie przeczytał pan artykułu 3 tej ustawy. Najwyraźniej, przepraszam, ale tak wygląda na to, że pan nie przeczytał. Artykuł 3 mówi o tym, na co mają iść przychody z własności bezdziedzicznej. Na 3 rzeczy. Wspieranie ocalałych z Holokaustu, finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. I na inne cele. Co z tego artykułu 3 wynika? Po pierwsze, że własność bezdziedziczna będzie musiała zostać wyodrębniona choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przynosi przychody. No bo inaczej się nie dowiemy tego, jakie przychody musi zostać wyodrębniona. Jeśli zostanie wyodrębniona, no to ktoś musi nią zarządzać. No bo choćby po to, żeby dokonać podziału tych przychodów zgodnie z dyspozycją artykułu 3 ustawy 447. No raczej nie będzie to żadne gremium polskie, tylko żydowskie, bo to chyba oczywiste. No to właśnie to, takie są wnioski logiczne z tej ustawy. A mówię... No wie pan, dlaczego za dalekie? No uważa pan, że jeżeli ustawa mówi o tym, na co mają być przeznaczone przychody z własności bezdziedzicznej, no to logiczny wniosek i konieczny wniosek jest taki, że ta własność musi zostać wyodrębniona. Ale ustawa 447 nie ma zastosowania do przepisów. Jasne, że nie ma. Jasne, że nie ma. Proszę pana, ona... Jeszcze raz przypomnę to, co... Jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem, że sens prawny tej ustawy składa się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby te roszczenia zostały zrealizowane. I dopilnują tego. I dopilnują tego. Także no, ja bym wolał się mylić, wie pan, bo to jest coś tak strasznego, że wolałbym się mylić, ale no, z drugiej strony nie będę się przyłączał do tych, którzy opinię publiczną usypiają w Polsce. Bo jeżeli pani Georgetta Mosbacher, prawda, a ta ustawa nie ma żadnego znaczenia i tak dalej, to co to znaczy, że ambasador Stanów Zjednoczonych przekonuje nas, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala ustawy pozbawione wszelkiego znaczenia, prezydent je podpisuje i tak dalej. No to tak chyba nie jest. Tak chyba nie jest. Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, jest taka książka w polskim tłumaczeniu. Lobby izraelskie w USA. Dwaj politologowie amerykańscy ją napisali. Oni tak mają świadomość, że tam stąpają po kruchym lodzie, ale no tam stąpają jednak. I no, jeden taki obrazek z tej książki. Izrael jest jedynym państwem na świecie, które nie musi się rozliczać z pomocy amerykańskiej. Inne muszą, Izrael nie. I dostaje tylko od rządu Stanów Zjednoczonych, nie licząc tam różnych fundacji i tak dalej, tylko od rządu Stanów Zjednoczonych 4 miliardy dolarów rocznie. Taką kroplówkę tam tego. Ponieważ nie musi się rozliczać, to te pieniądze pożycza rządowi Stanów Zjednoczonych na wysoki procent. I Stany Zjednoczone nie ośmielają się nic powiedzieć, bo kiedyś oglądałem taką scenę, jak przyjechał do Waszyngtonu premier Netanyahu. I Stany Zjednoczone nie uznawały wtedy
jeszcze, bo teraz to prezydent Trump przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, ale wtedy jeszcze nie uznawały suwerenności Izraela nad Jerozolimą. I Netanjahu powiedział w kongresie, przemawiając, że Jerozolima nie będzie już podzielona nigdy. Nigdy. No i część kongresmenów wstała, ale tak jakaś 1/3, i zaczęła go oklaskiwać, a potem wszyscy po kolei zaczęli wstawać i go oklaskiwać. Niechby no który nie wstał. Bo niestety to... I kiedy w 90-tych latach ta organizacja Resolucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku wystąpiła przeciwko rządowi Szwajcarii, żeby ujawnił tak zwane martwe konta w bankach szwajcarskich. O co chodziło? No, wielu Żydów z Europy tam zachodniej, nie tylko zachodniej, miało konta w bankach szwajcarskich. I jak zostali zamordowani, to oczywiście nikt się tam do tych kont nie zgłaszał, bo to nikt nawet nie wiedział o tym, że takie są. No i ta organizacja się zwróciła do rządu szwajcarskiego, żeby to on te konta otworzył. Rząd szwajcarski, powołując się na tajemnicę bankową, odmówił. To wtedy ci puścili w ruch Stany Zjednoczone, Departament Stanu. I Departament Stanu przycisnął Szwajcarię, żeby jednak te konta ujawniła. Więc Szwajcarzy powołali komisję, która obliczyła, że na tych kontach było chyba 1,5 miliona dolarów. Na tych martwych kontach. To co się wtedy stało? Ci zażądali sumy 10-krotnie wyższej. No to rząd szwajcarski mówi, jak to? Wtedy Stany Zjednoczone oświadczyły, że jak nie, to zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. I rząd szwajcarski się ugiął, zapłacił, koniec. No to Polska, myśli pan, że Polska to co, że się oprze? Jeszcze jedną rzecz powiem, bo to trzeba takie, z takich rzeczy sobie zdawać sprawę i doceniać element siły w polityce. Kiedyś byłem w Denver, Colorado, i tam rozmawiałem z takim panem, który jest inżynierem górnikiem, czynnym w biznesie, i tam opowiadał mi, jak ta branża funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. No tam i w pewnym momencie powiada tak, bo tu na całym świecie prowadzą interesy. I mówi tak, wie pan, niektóre rządy to nam tam próbują podskakiwać. Jak za bardzo nam podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on oczywiście, albo CIA, no CIA po to jest, żeby zmieniała rządy. Także jak do czasu dzban wodę nosi, dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie, ale ten moment prędzej czy później przyjdzie i my się z tym skonfrontujemy. Także to jest, powiadam, powtórzę, że to jest największe zagrożenie, jakie się pojawiło nad państwem i nad narodem polskim od 1939 roku. Tyle. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Chciałbym taki ciąg logiczny według pana przemyśleń, bo też, że tak powiem, pesymizm. No też mam pesymistyczne podejście, jeśli chodzi o kwestie tych roszczeń żydowskich. Wyszedłbym od tego, że mówi pan, że lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocne. No to mi się pierwsze pytanie nasuwa, czy to są jeszcze Stany Zjednoczone, czy Izrael nie ma, powiedzmy, przyczółka, albo no, jeżeli steruje takim wielkim państwem, to tu trzeba sobie zadać pytanie, czy to są jeszcze Stany Zjednoczone, nie, czy już te? To są Stany Zjednoczone, które, proszę pana, w których lobby żydowskie, czyli AIPAC, ma bardzo silną pozycję polityczną. To są Stany Zjednoczone, rozumiem, ale właśnie takie. I w tym kontekście... Jeszcze 100 lat temu tak nie było, ale teraz tak jest. I w tym kontekście mam takie, powiedzmy, bo obecnie Stany Zjednoczone mają, powiedzmy, 3 takie główne problemy. Pierwszy, no to wiadomo, Chiny i z nimi walka na ostro, w tym momencie już.
Drugi no to problem Izraela i Iranu i tamtego. No i trzeci no Europa Środkowo-Wschodnia i to, co się może tutaj wydarzyć. No i teraz pytanie jest, czy w tym kontekście myśli pan, że bardziej się opłaca na przykład Stanom Zjednoczonym puścić Iran i jednak przypilnować Europy Środkowo-Wschodniej, bo czym się kończy pozwolenie tutaj w Europie Niemcom i Rosjanom dowolnie, że tak powiem, wojować? Czy jednak stoimy bardziej na straconej pozycji niż Izrael? I w tym kontekście, czy jest jakaś szansa, żeby jednak tych roszczeń uniknąć? Wie pan, nie wiem. Nie wiem. Gdybym, wie pan, mógł udzielać kategorycznych odpowiedzi na takie pytania, to musiałbym być prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie jestem nawet prezydentem Polski. Więc nie wiem. Ja mogę powiedzieć tak, co ja bym zrobił, gdybym był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja bym, proszę pana, biorąc pod uwagę, że samo moje istnienie jako prezydenta zależy w tej chwili w znacznym stopniu, a może nawet w bardzo znacznym stopniu, od stosunku AIPAC-u do mnie. Że AIPAC może mnie zdmuchnąć jak gromnicę. Przecież prezydent Trump był pod śledztwem tego specjalnego prokuratora Millera i to śledztwo nie jest zamknięte. To prezydent Trump dlatego przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. No to ten prokurator powiedział, no fakty są faktami, ale nie dopatrzyliśmy się złej intencji. A to znaczy, jeszcze coś nam będziesz musiał zrobić, kolego. To tak, no tak, tak. Brad Buchanan, który był kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, pół żartem, ale pół serio, powiedział, że Waszyngton to jest terytorium okupowane przez Izrael. Pół żartem, ale pół serio powiedział. Więc rzeczywiście lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych ma bardzo duży wpływ polityczny. Mało tego, to nie tylko taki, że politykę, bo skąd się ten wpływ bierze? Co robi AIPAC? Czyli ta organizacja, taka organizacja nad organizacjami. To jest ten to lobby. AIPAC, przedstawiciele tam odwiedzają takiego ambicjonera politycznego jednego z drugim, który tam chce zostać kongresmenem czy tam senatorem i mówią jemu tak. Proszę pana, nas tam nie obchodzi, czy pan jest demokratą czy republikaninem, to jak zwał, tak zwał. Ale jeśli, wie pan, pan zostanie senatorem czy kongresmenem i będzie tam jakaś sprawa interesująca Izrael, no to sam pan rozumie, jakie stanowisko wypada panu zająć. Jak on rozumie, no to zaczynają mu organizować takich wielu niedużych donatorów, takich po 100 dolarów, po 50, ale ich jest bardzo wielu. W związku z tym on zaraz ma pieniądze na kampanię. Ponieważ lobby żydowskie ma duże wpływy w mediach, no to media robią z nim wywiady, on się staje gwiazdorem politycznym, no i wchodzi do kongresu jak w masło. I wie, że dopóki będzie się słuchał, to włos mu z głowy nie spadnie, a jakby się przestał słuchać, to zaraz jakieś dziecko sobie przypomni, że 40 lat temu włożył mu rękę w majtki. I zanim się wytłumaczy, że to nieprawda i tak dalej, to już koniec kariery. No to się słucha. No co ma robić? Znaczy to przy bardzo proste metody jak budowa cepa. Tak to wygląda. Więc ja bym na miejscu prezydenta Trumpa, mając na uwadze te wszystkie te, to oczywiście, bo oczywiście bym zrobił porządek z Iranem. No po to konferencja była w Warszawie. Nawiasem mówiąc, polski rząd dowiedział się o tym, że ma zorganizować konferencję z konferencji prasowej, jaką miał sekretarz stanu Pompeo w Egipcie. Wysiadał z samolotu i powiedział dziennikarzom, że
Wkrótce będzie konferencja w Warszawie na temat Bliskiego Wschodu. Polski rząd się z tego dowiedział, że ma być gospodarzem tej konferencji. To tak jak się dowiedział z gazet, że Kneset będzie miał w Krakowie obrady, sobie wyznaczył rendezvous. Pani Kopacz później tam tak, że nie, to nie były żadne obrady, żadne tak, prywatna wycieczka taka i tak. No, co miała powiedzieć? No co miała powiedzieć? Więc bym zrobił porządek z Iranem, bo jak nie zrobię, zresztą jeden z tych izraelskich ministrów chyba 4 lata temu puścił farbę, o co chodzi. Izrael rzeczywiście jest zaniepokojony irańskim programem atomowym, ale nie dlatego, żeby się spodziewali tam, żeby się obawiali, że jak Izrael będzie miał, znaczy jak Iran będzie miał bombę atomową, to zaraz następnego dnia rzuci ją na Jerozolimę czy tam na Tel Awiw. Wyjaśnił to izraelski minister infrastruktury. Powiedział tak, jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i niedługiego, kiedy o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja, a być może nawet Egipt. No i zakończył to retorycznym pytaniem. I kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? No słusznie, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. Dlatego z Iranem, tym bardziej, że jeśli Chiny, no to Iran będzie najwierniejszym sojusznikiem Chin, więc trzeba wykroczać zawczasu, tak jak to Machiavelli mówił, że Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. Bo jak się ktoś uchyla od wojny, to potem i tak wojnę musi prowadzić, tylko wtedy jego wróg wybierze moment, a to korzystny dla siebie, a nie dla niego. No to tak trzeba robić. Uderzenia prewencyjne są najlepsze. A potem oczywiście, tylko powiem, Stany Zjednoczone, jeżeli będą się konfrontować z Chinami, bo Chiny są dosyć zdeterminowane. Ja nie mówię, że teraz tam dążą do tego, ale to Mao Tse-tung kiedyś powiedział. Mówi, my się nie boimy III wojny światowej. No bo rzeczywiście może zginąć 300 milionów Chińczyków. Ale to jeszcze 1,5 miliarda zostanie. A jak zginie 300 milionów Amerykanów, to już nie zostanie nic. Więc to jest ta różnica.